Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi. No i dzisiaj zapoczynamy kolejną grę. Tym razem będzie to moja piąta albo czwarta partia, nie tylko nie jestem pewien, w turnieju Poznań Open. I jest to partia przeciwko prezesowi Polskiego Związku Shogi, Mariuszowi Stanaszkowi. No i tutaj partia, co ciekawe, potrwała bardzo długo, bo zobaczcie, 186 ruchów, kupę czasu. Około godziny prawdopodobnie graliśmy na Biomi, więc było. Dużo się działo. No i grając z Mariuszem też już ostatni miałem doświadczenie, że ta muka i bisia działa, więc stwierdziłem, pójdźmy za ciosem, nie grajmy sobie bisi, grajmy sobie muka i bisie. I tak też się stało. Pozycja, którą już widzieliście w partii z Adrianem Wołoszynem, tak, czyli tutaj mamy znów ponownie próbę wymiany pionka od wieży, ale jest ta różnica, ponieważ Mariusz, jak widzieliście, podobnie zdecydował się grać sodebisie, czyli spróbował zaatakować to miejsce, więc naturalnie zrobił przestrzeń do potencjalnego kontrataku. No i faktycznie tutaj czynnik komputer pokazuje, że dużo lepszym ruchem było pchnięcie po prostu pionka, ale ja specjalnie nie chciałem tych gońców, więc chciałem jeszcze troszkę go trzymać w tym takim przedstawionym szachu i nie pozwolić mu na wymianę gońców za wcześnie, więc widziałem, że oczywiście po zrobieniu zamku będzie to dobry moment, żeby właśnie wymienić pionki. Zwróćcie też uwagę, że nie, przez to, że Mariusz zagrał dość agresywnie, ja też nie miałem czasu, żeby zrobić analogumę, więc wykonałem w tym momencie tylko połowiczne mino i nawet pionka nie wchnąłem od mino, czyli nie mam potencjalnie drugiej jeszcze ucieczki. Także pomijanie pionków oczywiście. Mariusz musiał wrócić wyżej na tę pozycję, także stracił tempo, jest wszystko w porządku. No i teraz zdecydowałem się, że teraz jest czas na wymianę gońców, ze względu na to, że przede wszystkim ten skoczek z raftem będzie bronił tej pola, które jest dla mnie dość istotne, żeby nie pozwolić mu się wspinać srebrnym. Dlatego w tej pozycji trzeba było od razu wymieniać gońce, ponieważ jest to ruch z szachem i wrócić w odpowiednie miejsce na wieżę. Oczywiście dalej rzutki gońca grożą chociażby w tym miejscu, choć to nie do końca działa, no bo zobaczcie, przecież jest ten złoty, a on pionka zrzuci. Jak pionka nie zrzucił, to wtedy ten goniec mógłby być całkiem mocny w tej pozycji. Także stwierdził, że atakuje ponownie mojego gońca, a ja zasłonię się po prostu skoczkiem, co mi tam. Tutaj kolejna próba edge, a tym razem edge ataku, a ja wykorzystuję po prostu słabą przekodną, na której jest wieża, więc trzeba gdzieś się zmyć. No i można proponować wymianę. Oczywiście zamek Mariusza jest zbliżony jakościowo do mojego, więc w tej pozycji ciężko ocenić, komu to lepiej, chociaż tutaj też jest, ja też troszkę nie pomagam przy zrzutkach tej wieży. Tutaj, także jest możliwość też wzmocnienia zamku spokojnie, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment. Poza tym też skoczek atakuje potem stępem gońca i mamy zaraz szansę na zdobycie lancy. Mariusz wziął lancę, ja wziąłem srebrnego, no i też z perspektywą wzięcia kolejnego kolejne figury, ale Mariusz stwierdził już coś słusznie, że rozwali mi tego gońca i no i potem goniec w sumie to nie ma tak naprawdę gdzie uciec z tej pozycji. Więc nie zostaje nic innego jak wzięcie, wymiana. I można byłoby się wydawać, że te trzy figurki mało odpowiadają gońcowi, ale jest to dość równe, jeśli chodzi ilościowo. Przypominam, że skoczkę i lance można traktować jako generała, czyli dwa generały za gońca, plus jeszcze dwa pionki na ręce, także lekka przewaga materialna jest w tej pozycji. No i oczywiście zrzutka wieży z dala od potencjalnych zrzutek, ataków, jak najbardziej wskazana, poza tym też potencjalnie wzięcie lancy. Co ciekawe, Mariusz nie wiem, czy słusznie stwierdził, że trzeba te lance bronić. Wydaje się, że jest to dość słaby ruch. Zresztą komputer też go tak mocno ocenia. Chyba tutaj komputer pomyli konia w obronie. Ja myślę, że nawet zrzutka wieży tutaj byłaby dość w porządku. I potem potencjalnie jakieś próba na nacisku.
Ale tak się nie stało. A, tutaj po prostu ranty trzeba było zrzucić. No tak, on był odczytą wieżą, a ja jakbym potem. Zobaczmy. Załóżmy, że ta lanca. Odejdę wieżą. A i srebrny. Okej. W ten sposób. No faktycznie jest tutaj co robić. Ale tak się nie stało. Po prostu odszedł królem ze związania tego złotego. Żeby ten złoty tutaj nie przekazał. A ja stwierdziłem, że trzeba troszkę pozycję mu poczyścić. No i w tym momencie jego zamek wygląda już troszkę gorzej niż mój. Tutaj dalej ten srebrny może wrócić, złoty może wrócić, więc trzeba promować i straszyć wieżę. On też promował. No i blokować potencjalną linię ucieczki. Co ciekawe, tej pionka proponuje. Nie do końca wiem dlaczego, chyba ze względu na konia, który tutaj jeszcze pracuje zarówno w ataku, jak i w obronie. Ja zdobyłem się na skoczka. On wrócił się na tym koniem. No i faktycznie ten pionek faktycznie by mi może troszkę pomógł. No po co ci uwagę, że skoczek i lanca atakują tutaj na tego pionka. I faktycznie ten. Ale wymiana dalej dwóch lekkich figur za metalową jest w porządku. Tym bardziej, że dalej mamy tutaj cały czas propozycję wymian i pozycja się totalnie czyści. No i tutaj trzeba byłoby się zastanowić, co się dzieje. Ja już chyba jestem tutaj, wydaje mi się, że blisko Biejomi. Na ręku mam gońca złotego i pionka. Komputer to specjalnie ten nie widzi niczego ciekawego. Może goniec tutaj, ale to też dalej byłaby zrzutka, nie wiem, lance albo kolejnego generała, więc niekoniecznie. Także odejście jak najbardziej smokiem w ten sposób jest. A ja troszkę jakby dał mu troszkę tempo, jakby tak. A, bo tutaj w ogóle komputer proponował, żeby pójść na wymianę, wiesz. No nie, to nie, bym nie chciał tego, przyznam się szczerze. A tak to po Mariusz troszkę się tych figur pozrzucał. Czy to dobrze? Z mojego punktu widzenia w tej grze to partii wydawało mi się, że tak, ponieważ nie będzie miał specjalnie czym atakować, a ja tutaj pokorzystam. Okej. Skoczek. Plan jest taki, że jak odejdę srebrnym, leci złoty. Dość rozsądne, więc obronić. Mariusz odszedł. A ja tak naprawdę w tym momencie powinienem chyba w zamek wzmocnić. Myślę, że to byłoby rozsądne. Cały czas tutaj lanca jeszcze mi też grozi, która jest dość niefortunna. Więc chyba stwierdziłem, że dalej. Czy tutaj, czy tu, czy tutaj, czy tutaj, czy tutaj, nie wiem, czy ten to ma jakąś różnicę w przypadku tego srebrnego. No i dzieje się źle. Dzieje się źle. Powoli, ale jeszcze mam znaczną przewagę i ten zamek mój stoi. Aktywny goniec, który zarówno atakuje, jak i broni srebrnego. No i rozwalenie w zamku i ciach. Atak, napad na srebrnego. A ja bronię pionkiem. I propozycja wymiany gońca na smoka. I znowu ten niefortunny goniec, który niestety się pojawił. Spada tutaj, ale była oczywiście groźba mata, na którą trzeba było jakoś odpowiedzieć. I to nawet na pewno już jestem w Biomi, to już. Gwarantuję. Czy goniec był lepszą opcją? Co ciekawe, to najpierw zobaczmy, co tu komputer proponuje. Goniec. Bierze. Pionek. No a i. Aha. Skoczek, wieża. Komputer sam jeszcze dokładnie nie wie, co w tym fantem policji zrobić. Może faktycznie nie byłoby to takie najgorsze rozwiązanie, no ale tak się nie stało. Ja zapomniałem wymianę i troszkę się przy tym jego ruchach poltałem. Zresztą, mając 30 ruchów, 26 sekund, albo 20 sekund na zegarze, no niekoniecznie jest czas, żeby coś normalnego wymyśleć. Także trzeba po pierwsze ustabilizować pozycję obrony, żeby móc co dalej ten atak skontynuować. No i faktycznie tutaj te figury narzucałem, wciskałem. Stwierdziłem, że
przesunę figury stąd do bardziej do obrony, te dwa złote, które tutaj są, daleko, a Mariusz kombinuje elementy z odsłony. No i przy okazji też potencjalnie atakiem na smoka, więc ja niestety wykonałem serię troszkę słabszych ruchów, po których pozycja co prawda dalej jest moja, ale jeszcze trzeba się bać. Ostatecznie oddałem wieżę, co może nie było takie głupie, bo i tak ta wieża w sumie dużo nie robiła. No i w tej pozycji już powoli staram się zmierzać. Mariusz się zabarykadował. Tutaj kolega Agnieszak pewnie by powiedział, że Mariusz zastosował obronę Częstochowy, ale no nie. Trzeba po prostu stabilnie próbować mu te figurki powybijać. I tutaj w tym momencie pierwszy błąd z naszym Mariusza podstawił konia. Także ja już jestem szczęśliwy. Biorę generałki. Uciekam koniem. I stabilizuję bronę. No i znowu zaczyna się robić gorąco, no bo tutaj wzięcie, gonie, coś tam generalnie jeszcze straszy. Może nie do końca, ale na pewno nie jest za kolorowo. Tutaj potencjalny po wzięciu atak na gońca, po którym trzeba obronić, więc złoty leci. No i trzeba wreszcie to rozwalać. Ale jak widzicie, nie ma do tego jak się zabrać. I tutaj zawsze trzeba w takich sytuacjach zawsze liczyć, których jest szybszy. Mimo wszystko szybszy był tutaj szach. Pytanie, czy zbicie tym srebrnym, nie można było zbić, bo po wzięciu złotym jest groźba mata przez te tutaj dwie wieże atakujące. Więc zdecydowanie to był duży błąd. Wzięcie złotego i pozbycie się tego konia. Znaczy konia, skoczka. No i znowu męczenie. I chwila oddechu, więc jest szansa na zrzutkę. Czy dałoby się coś lepszego zrzucić? No ciężko stwierdzić, no. Cały czas próbowałem przeforsować to. Nawet są takie ruchy proponowane jak skoczek w tym miejscu, które są... A, jest jednak srebrny. Widzę tutaj niezdecydowanie komputera, ale dalej wymieniamy się aktywnie figurami. I cały czas te generały się zrzucają. No i w tym momencie już Mariusz się poddał, ponieważ chyba poddał albo zabrakło mu czasu. W każdym bądź razie tutaj jest atak na tutaj, na to jest atak potencjalny. Zrzutki robi się groźnie. Zdecydowanie robi się groźnie. Pewnie bym wziął tego generała, potem tego z szachem i następnie złoty i bym pchał, czyścił wszystko i obrony by nie było. Partia bardzo dynamiczna, dużo się działo. Na pewno znajdziecie coś w tej partii, coś ciekawego, na pewno coś, co mi umknęło, a będzie dla Was interesujące. Zachęcam do dyskusji. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Trzymajcie się.